Cześć, tu Ernest! W tym filmiku omówię wam kilka z najważniejszych zmian w rozgrywce, które zaszły na start nowego rozdziału. Zapoznam was z nową listą broni oraz wyjaśnię wam, jak działa nowy system punktów doświadczenia. Do tego mam dla was kilka ciekawostek. Zanim zaczniemy, to chyba ostatni raz o moim kodzie wspomniałem 3 miesiące temu, a w ten weekend Fortnite podwaja wynagrodzenie z kodów. To jest idealny moment na wsparcie waszych ulubionych twórców. Byłbym wam bardzo wdzięczny za wsparcie. Mój kod to Ernest. Dzięki! Na początek mam dla was ciekawostkę. W grze aktualnie jest błąd, przez który można zdobyć mnóstwo punktów doświadczenia. Z jakiegoś powodu co mecz, za odwiedziny dowolnego metalowego mostu na mapie otrzymujemy aż 2000 punktów doświadczenia. Na mapie są takie 4 i teoretycznie można odpalić mecz w naparzance, odwiedzić te 4 mosty, wyjść z naparzanki i powtórzyć ten proces. Tym sposobem możecie zbierać bardzo szybko punkty doświadczenia. To niedługo na pewno zostanie naprawione. Poza tym po społeczności Fortnite krąży nowy sposób na dosłownie darmowe winy. To jest jeden z tych błędów, którego nie polecam robić w zwykłych trybach, ponieważ automatycznie zapewnia wam wygraną. Jeśli kogoś interesuje to, o czym mówię, to w opisie macie linki do kilku filmików prezentujących co i jak. Wykonanie tego błędu jest naprawdę proste i zapewnia wygraną za każdym razem. Jak już mówiłem, lepiej tego nie róbcie. Okej, to tyle ze wstępu. Teraz dokładnie chciałbym omówić system medali, bo w poprzednim filmiku obiecałem, że wyjaśnię, o co biega z tymi medalami. Medale zastąpiły misje dzienne. Codziennie o 15 resetuje się nasza karta ciosów, którą możemy uzupełnić medalami i zbierać punkty doświadczenia. Jest tutaj 8 miejsc na medale, które dają nam po 2000 punktów doświadczenia. 5 i 10 miejsca dają nam po 4000 punktów doświadczenia. Punkty doświadczenia służą oczywiście do wbijania poziomu w tym sezonie. W drugim rozdziale Fortnite poziom naszej postaci jest związany z poziomem karnetu bojowego. 50 poziom postaci to tak naprawdę 50 poziom karnetu. Po wbiciu całego karnetu, czyli setnego poziomu, dalej można wbijać poziom, aż do 250. Teraz, za co są medale? Everyday Fortnite na swoim kanale udostępnił informacje na temat każdego z medali, których doszukał się w plika gry. W grze jest w sumie 6 rodzajów medali. Na przykładzie medalu bojowego wyjaśnię wam, jak działa system zdobywania medali. Ten medal wbijamy za uzbierane eliminacje w meczu. Za jedną likwidację w meczu otrzymujemy brązowy medal bojowy. Za w sumie 4 eliminacje w meczu ten medal ulepsza się do srebrnej jakości. Za 8 eliminacji w meczu otrzymujemy najlepszą, złotą jakość. Za same medale otrzymujemy punkty doświadczenia, o których wspomniałem wcześniej. Za samo ulepszanie ich otrzymujemy niewielkie ilości, typu 150 punktów. Po zakończeniu meczu nie możemy już ulepszać tych medali. W nowym meczu zbieramy od nowa nowe medale. Wyznaczają one nasze osiągnięcia w oddzielnych meczach. Medal zbieracza zdobywa się za otwieranie skrzynek. Za 3 otwarte lamy lub zrzuty zaopatrzenia lub skrzynki w meczu otrzymujemy brązowy medal. Za 7 skrzynek srebrny medal, a za 12 skrzynek złoty medal. Medal survivalisty otrzymujemy za przetrwanie w meczu. Jeśli w grze pozostało 50 graczy, otrzymujecie brązowy medal. Srebrny medal jest za bycie w top 25, a złoty medal jest za top 10. Medale za punkty drużyny można zdobywać w trybach okresowych, ale nie wiadomo, w jakich dokładnie trybach te medale są dostępne. Za 50 punktów drużynowych otrzymuje się brązowy medal, za 75 punktów srebrny, a za 90 złoty. Nie ma tych medali jeszcze w naparzance, więc na ten moment nie wiadomo, gdzie te medale będą dostępne. Może są na arenie. Mają być jeszcze dostępne medale gry drużynowej, które byłyby do zdobycia za asysty i podnoszenie członków drużyny. Można też zdobyć medal za pierwszy mecz dnia. Jest on dostępny tylko w złotej jakości. I to chyba wszystko, co wiemy na temat medali na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że pomogłem. W grze są jeszcze tak zwane osiągnięcia. Nie są one związane z medalami, ale są. Osiągnięć jest wiele. Teraz temat broni. Co ciekawe, każda broń jest dostępna w każdej możliwej klasie, oprócz granatów i pułapek z kolcami. Jeśli chodzi o klasyczne bronie, to oto wszystkie pompki w grze. Taktyczna strzelba, tak samo jak w poprzednim rozdziale, występuje w klasach od szarej do złotej. MK tak samo. Na pole walki wróciły bursty. W grze można znaleźć FAMASa oraz nowego AUGA. A oto wszystkie pistolety. Pistolet maszynowy jest teraz bez tumika. Do tego powróciła P90. Zwykła snajperka jest taka sama jak kiedyś, ale nie ma już heavy snajperki. Zastąpiła ją nowa snajperka. To za to są wszystkie wyrzutnie rakiet. Na pewno już zauważyliście, że każda broń została doszlifowana pod względem jakości tekstur i modeli.
Jedyne leczenie zdrowia w grze na ten moment to bandaże, wyrzutnie bandaży, apteczki oraz różne elementy środowiska mapy. Osłonę za to można uzupełnić małymi podkami lub dużymi podkami. Teraz uwaga, bo to niezła bomba. Usunięte zostały następujące bronie i przedmioty. Gadżety Batmana, odbijacze, lunchpady, granaty uderzeniowe, siorby, zgrzewki, beczki, minigany, disco bomby, taktyczny pistolet maszynowy, śmierć bomby, ciężka snajperka, automatyczna snajperka, karabin piechoty, kałach, schar z tłumikiem, pistolet maszynowy z tłumikiem, flintlock, revolver, deagle, ogniska, które można postawić, bańko słony, złomo szczeliny i deskolotki. To chyba wszystko i no słuchajcie, Fortnite to teraz praktycznie nowa gra i jest o wiele mniej sposobów na ucieczkę. Dalej w temacie broni to na mapie, w różnych miejscach można znaleźć takie oto urządzenia, dzięki którym za ustaloną ilość maców można ulepszyć broń, którą trzymamy. Niebieską M-kę na przykład, za 250 sztuk każdego z maców, możemy ulepszyć na fioletowego Skara. Bardzo fajne. Inną nowością są wędki. Wędki występują w szarej jakości i można nimi oczywiście łowić. W prawie każdym zbiorniku wody można coś wyłowić. Nasza wędka może wyhaczyć broń, amunicję, macy czy puszkę, która po trafieniu przeciwnika zadaje mu 20 punktów obrażeń. Podobno z wody można wyłowić też coś takiego. Bardzo rzadką złotą statuetkę łyby. Podobno po trafieniu w przeciwnika zadawałaby ona 200 punktów obrażeń. Jest tak rzadka, że nie wiadomo nawet, czy ona jest dostępna w grze. Zwykłe ryby mogą uzupełnić zdrowie do 75 punktów HP, lecząc 25 punktów całe życie. W niektórych zbiornikach wody można dostrzec małe fale, które zdradzają lokację łyb. Po zarzuceniu przynęty w takie miejsce możemy złowić łybę. Zwykła łyba uzupełnia nam 50 punktów zdrowia. Niebieska siorba łyba za to daje nam 50 punktów zdrowia lub 50 punktów osłony. Przejdźmy teraz do tematu sekretnego skina za wyzwania w tym sezonie. Fire Monkey w plikach gry przypadkiem doszukał się informacji o tym, że aby odblokować sekretnego skina w tym sezonie, będzie trzeba zebrać wszystkie litery z ekranu wczytywania, a aby zdobyć wszystkie style do tej postaci, będzie trzeba zrobić coś. To jest oczywiście wyzwanie zastępcze, ale co ciekawe, to nazwa kodowa tego sekretnego skina to Bane, co można przetłumaczyć na słowo trucizna. Moim zdaniem sekretny skin w tym sezonie może mieć coś wspólnego z elektrownią. Na zwiastunie tego sezonu widać, że odpady z tej elektrowni są wylewane do rzeki. Obecnie na mapie takiego odpływu jeszcze nie ma. Jak już poruszyliśmy temat wycieków, to według innego znaleziska, ale już Siloxa, do gry ma wejść opcja grania na tak zwanym split screenie. Gra dzieliłaby ekran na dwie części dla dwóch graczy. To dobra opcja, jeśli ktoś ma dwa pady. Na PC-tach z klawiaturą i myszką może być już trochę ciężej. Fire Monkey dał też znać, że po wielu miesiącach ciszy na temat skinów Pierożka, do pliku gry w tym rozdziale została dodana wzmianka o tym, że Pierożek pojawi się w trybie okresowym. Niektórzy z was pewnie pamiętają taki stary tryb, gdzie walczyły dwie drużyny. Drużyna Pomidorka i drużyna Burgerka. W tym sezonie pan Pierożek ma być maskotką jednej z tych drużyn. Ciekawe, kto będzie po drugiej stronie. Może pan Taco zamiast pana Burgerka. Dalej w temacie skinów to Skin Tracker dał znać, że w plikach gry ukrywa się taki oto niedokończony jeszcze backblink do jakiegoś ukrytego skina. I co ciekawe, ten ukryty skin ma nazwę kodową Czarny Płomień. Z tego powodu ten skin może być w jakiś sposób związany z anime. No, i jak coś, to ten backblink jest nieskończony. Brakuje mu tekstur i może kilku efektów. Na koniec chciałbym poruszyć temat botów. W tym sezonie zawitały one już na pole walki i starają się one zachowywać jak zwykli gracze. Mogą nawet postawić ścianę, ale nie korzystają z pojazdów. Ani nie potrafią budować 90-tek. Bota bardzo łatwo jest rozpoznać, mimo tego, że boty używają zwykłych skinów i mają losowe nazwy jak prawdziwi gracze. Śmiesznie się poruszają i często zachowują się nienaturalnie. Zazwyczaj taki bot to darmowa eliminacja dla nas. I co ciekawe, boty według plików gry mają 5 etapów rozwoju umiejętności. Tym lepiej będzie nam szło, tym lepsze boty będą dobierane do naszych meczów. Jestem ciekaw, jak się one zachowują na najwyższym poziomie. Czy robią one wtedy ukryte emotki w lobby? Nie no nie. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bajowym. Tak, by the way, te nowe bambiki to przekolorowane Star-Lordy. No cóż.